Dobry dzień dobry, drodzy Państwo. Witam serdecznie na wykładzie, który jakby w założeniu jest wykładem smutnym, dlatego że dotyczy poważnego zaburzenia czy też choroby, jaką jest depresja. I chciałbym jakby przyjrzeć się tej chorobie z punktu widzenia takiego neurobiologicznego. Taki też temat mamy tego naszego wykładu, czyli depresja okiem neurobiologii. Stąd jakby ten model mózgu tutaj koło mnie, na którym będę chciał Państwu pokazać, jak wygląda obraz takiego mózgu, który cierpi na depresję. I zacznę może od tego, jakby tak można powiedzieć, z grubej rury, czyli od razu wejdziemy sobie mocno do tego mózgu, dlatego że chciałbym pokazać, zaznaczyć na tym modelu te części naszego mózgu, które działają nieprawidłowo u osób, które cierpią na depresję, a potem powiem, jakby z czym to jest związane, jakie to daje objawy, lub też patrząc w drugą stronę, jak te objawy, które znamy, które widzimy u osób, które są chore na depresję, jakie mają podłoże neurobiologiczne, czyli z czym związane są, z jaką nieprawidłowością, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego mózgu. No i potem postaram się też powiedzieć o tym, dlaczego tak się staje, dlaczego tak się dzieje, dlaczego te struktury działają nie tak jak trzeba, nie tak jak powinny, co jest początkiem jakby tej choroby, tego zaburzenia, co jest jego skutkiem tego zaburzenia, czyli jakby jak krok po kroku rozwija się ta choroba w mózgu, w jaki sposób obejmuje kolejne obszary, które działają w sposób nieprawidłowy, także gdzieś na końcu finalnie daje to obraz taki kliniczny, jakbyśmy powiedzieli, czyli obraz tych wszystkich objawów, które występują u osoby, która cierpi na depresję. No i stąd jakby ten model. Ja nie będę teraz tłumaczyć, może dla tych osób, które mało znają anatomię, nie będę robić takiego wprowadzenia klasycznego w budowę tego naszego mózgu, tylko postaram się potem jakby opowiadać o tym, co widzimy w tym mózgu, mówiąc o funkcjach tych różnych struktur, w tym samym jakby gdzieś tam zbuduje nam się obraz tego mózgu w naszym mózgu i będziemy wiedzieli, jak on jest zbudowany przy okazji. Powiem tylko tyle, że tutaj widzimy obraz mózgu, który jest w przekroju, czyli widzimy przekrój taki podłużny przez nasz mózg. Widzimy jakby jedną półkulę mózgową, ale widzimy też struktury, które normalnie przy takim zwykłym cięciu na pół, na dwie półkule byłyby niewidoczne. One zostały tutaj przeze mnie narysowane po to, żeby były widoczne, tak żebyśmy mogli jakby zobaczyć całość tego mózgu z tymi wszystkimi zmianami, które dotyczą depresji. No i mam tutaj dwie plasteliny, jedną czerwoną, jedną zieloną, którymi chciałbym zaznaczyć na tym modelu właśnie te struktury, które działają zbyt słabo i te, które działają zbyt silnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z depresją. Otóż pierwszą czerwoną kropkę, którą postawię, pierwszy czerwony jakby ten kleks plastelinowy, który położę, to będzie dotyczył tutaj tej struktury, czyli części kory mózgowej, która nosi nazwę kory przedczołowej. To jest ten fragment mózgu, który odpowiedzialny jest za procesy kontroli, które dotyczą wszystkich innych części naszego mózgu. To jest ta część, która odpowiada za zdrowy rozsądek, za takie analityczne podejście do oceny rzeczywistości, za planowanie, za kontrolowanie emocji, za kontrolowanie zachowania, za te funkcje, które byśmy tak ładnie nazywamy je poznawczymi, intelektualnymi, ale tutaj kluczowa rola to jest rola kontrolna nad tym, co się dzieje wreszcie naszego mózgu. I to jest ten fragment, który w obrazie osób, które cierpią na depresję, jest obszarem, który działa w sposób nieprawidłowy, działa zbyt słabo, jest zbyt niska aktywność tej części kory mózgowej, kory przedczołowej u osób, które cierpią na depresję. Druga taka struktura, która jest nie mniej ważna, jak wszystkie inne oczywiście w naszym mózgu, wszystkie są ważne, ale druga taka ważna struktura, której aktywność jest obniżona u osób, które cierpią na depresję, to jest część kory takiej dość starej kory, która nosi nazwę hipokampa, to jest taki fragment, taki pofałdowany, który leży w głębi kory płata skroniowego. Ten hipokamp również wykazuje obniżoną aktywność u osób, które cierpią na depresję. Teraz na chwilę zmienię kolor, dlatego że pokażę dwie takie struktury, które są nadaktywne, które wykazują zbyt dużą aktywność. Hipokamp, tylko dopowiem, że jest związany z procesami pamięciowymi, czyli jest czymś, co pozwala nam zapamiętywać, ale także jest niezwykle ważny w operowaniu tą pamięcią.
I teraz pokażę dwie struktury nadaktywne, które dotyczą, które znajdują się, które tworzą, współtworzą wraz z innymi strukturami układ limbiczny, czyli układ emocjonalny, który generuje w naszym mózgu emocje. Tylko powiem, gdyby to nie było dla nas jasne i oczywiste, że emocje w naszym mózgu tworzą się w sposób niezależny od naszej woli, w sposób automatyczny, na bazie takiej automatycznej, niezwykle szybkiej analizy tego, co postrzegamy naszymi zmysłami lub tego, co tworzymy w naszej wyobraźni. Dlatego, że to nie ma znaczenia jakby skąd pochodzi ten obraz, czy z wyobraźni, czy wprost z naszych zmysłów, tak czy siak dotyczy on części kory mózgowej, która znajduje się w tylnej partii naszego mózgu i ta kora, która jest związana z obróbką tych wrażeń zmysłowych, jest także aktywna wtedy, kiedy sobie coś wyobrażamy, kiedy wspominamy. No i wówczas jakby pobudzenie odpowiednich obszarów tej tylnej części naszej kory mózgowej powoduje również jakby przejście impulsów nerwowych tak przez układ emocjonalny, który powoduje, że powstają automatycznie emocje. I nieważne, czy to jest na bazie naszych wspomnień, czy jest to na bazie takiego bezpośredniego postrzegania tej rzeczywistości naszymi zmysłami. No i teraz wracając do tych dwóch struktur, które wykazują dużą nadaktywność, to pierwszą z nich jest coś, co znajduje się całkiem blisko tego hipokampa, czyli to coś nazywa się ciałem migdałowatym. To ciało migdałowate jest, można tak powiedzieć w pewnym uproszczeniu, że najważniejszą strukturą tego układu emocjonalnego, czyli układu limbicznego, dlatego że to jest właśnie ta struktura, która wiedzie prym w tym nadawaniu tak zwanego znaku emocjonalnego bodźcom, czyli tym wrażeniom zmysłowym, czy też całym kompleksom tych wrażeń zmysłowych, czyli nadaje te emocje różnym sytuacjom, ale także pojedynczym, poszczególnym obiektom, które znajdują się w naszym polu widzenia, czy też znajdują się w naszej wyobraźni. No i drugą strukturą, która wykazuje też nadaktywność, jest to w pewnym sensie konsekwencja tej nadaktywności tegoż właśnie ciała migdałowatego, jest struktura, która jest taką, można powiedzieć, prawą ręką tego ciała migdałowatego, dlatego że jest czymś, co pozwala tym emocjom, które się tworzą w tym ciele migdałowatym, na to, żeby one mogła być dokonana w pełnia ekspresji tych emocji, co jest związane zarówno z tym, że emocje powodują zmianę funkcjonowania naszego ciała, zaraz się to objawia w zmianie funkcjonowania naszego serca, układu oddechowego i tak dalej, co wszystko znamy z autopsji, z doświadczenia. Tą strukturą, tą prawą ręką tego ciała migdałowatego jest podwzgórze, które znajduje się tutaj. Te struktury są bardzo mocno położone, bardzo mocno powiązane ze sobą, oczywiście. Mocno też są położone w naszym mózgu i ciężko je wyrwać. Ich wyrwanie, jak już się przejęzyczyłem, to już dopowiem, ich usunięcie z naszego mózgu byłoby bardzo, bardzo, miałoby bardzo poważne konsekwencje, bo one sterują poważnymi, ważnymi funkcjami, zwłaszcza podwzgórze steruje funkcjami naszego ciała, więc pozbycie się podwzgórza, gdyby chcieć walczyć z depresją w ten sposób, skończyłoby się po prostu śmiercią. No i teraz taką strukturą, która też wykazuje pewną zwiększoną aktywność, choć nie jest to takie oczywiste, kiedy się obserwuje mózg osoby, która jest chora na depresję, ale potem ja postaram się wytłumaczyć, dlaczego te struktury może nie tyle są nadaktywne, co zaczynają pełnić zbyt ważną, zbyt dużą rolę w mózgu osoby, która cierpi na depresję. Mowa tutaj o takich dwóch strukturach, które są bardzo blisko ze sobą, jak można powiedzieć, ściśle współpracują, ale także anatomicznie są bardzo blisko siebie. Te struktury, które są tutaj tak na brązowo, ile dobrze widać kolory, to jest skorupa i jądro ogoniaste, takie dwie części takiego tworu, które nazywamy prążkowiem. Ten twór, to prążkowie, jest związane z inicjowaniem ruchów, z inicjowaniem zachowań, czy też można powiedzieć bardziej szeroko, z inicjowaniem wszelkiego rodzaju procedur, które są, można powiedzieć, albo wrodzone w naszym mózgu, czyli rodzimy się z nimi, mogą być te zachowania, takie jak na przykład chodzenie, jest takim wrodzonym, jakby wrodzoną procedurą, która jest zakodowana w naszym mózgu, a także walka, ucieczka, te podstawowe formy tych reakcji są czymś, co jest inicjowane przez te właśnie struktury, ale także to prążkowie inicjuje bardziej złożone zachowania, które są wyuczone, które są nabyte, które są jakby, może być utrwalone w tym naszym mózgu i te struktury są pewnego rodzaju takim starterem tych procedur, które gdzie indziej są zapisane, ale ten starter tych wyuczonych procedur, wyuczonych zachowań znajduje się właśnie tutaj
I procedury te również mogą być procedurami, które są nie takie bezpośrednio związane z zachowaniem, ale mogą być to procedury, które polegają na wytwarzaniu pewnych postaw, czyli wytwarzaniu pewnego rodzaju takiego nastawienia do rzeczywistości, które oczywiście gdzieś tam to nastawienie w drugiej kolejności jest też oczywiście źródłem konkretnego zachowania, które jest dopasowane do tego właśnie nastawienia, czyli do tego, w jaki sposób widzimy rzeczywistość. A więc postawię tutaj tą zieloną kropkę, choć to nie jest takie oczywiste, że one są nadaktywne, co właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, one zyskują na swojej jakby na swoim udziale w powstawaniu w naszym mózgu zachowań. Drugą taką strukturą, która może, można powiedzieć, tworzyć, kreować zachowania, które my przejawiamy, oprócz tej struktury, która jest starterem tych wyuczonych bądź wrodzonych zachowań, takim starterem naturalnym, takim, którym byśmy zawsze chcieli, żeby był tym starterem, jest nasza kora przedczołowa, czyli ta część mózgu, która odpowiedzialna jest za właśnie taką kreatywność, czyli za wymyślanie różnych nowych form, a nie opieranie się na tych wyuczonych, tylko na nowych formach, czyli coś, co pozwala nam jakby podejść do tematu zachowania w danej sytuacji w sposób właśnie taki kreatywny, przemyślany, racjonalny, taki oparty na przewidywaniu, na takiej bardzo dokładnej analizie. Jeszcze tylko dopowiem jedną rzecz, która, jak już wspomniałem, tą korę przedczołową, dlatego że my tutaj widzimy fragment kory przedczołowej, ten tutaj, który zaznaczyłem na czerwono, to jest, czy też to, co tu widzimy na tym modelu, to jest kora przedczołowa, która leży wewnątrz naszego mózgu, czyli w tej części tak zwanej przyśrodkowej, czyli tej głębszej strony tej półkuli mózgowej. Natomiast jakby po drugiej stronie, czego nie pokażę, bo ten mózg jest przytwierdzony ściskiem stolarskim do tego stołu, przy którym siedzę, ale po drugiej stronie jest kora mózgowa, którą nazywamy boczną korą. Te boczne warstwy tej kory przedczołowej pełnią inne funkcje niż te przyśrodkowe części tej kory przedczołowej. Mówiąc o tej obniżonej aktywności kory przedczołowej, tak ogólnie, miałem na myśli tą korę, która jest z boku, czyli nie tą bezpośrednią, którą tutaj widzimy, bo widzimy część przyśrodkową tej kory, ale ta boczna część kory, czyli leżąca na zewnątrz tego mózgu, widoczna od zewnątrz, kiedy patrzymy na nasz mózg, jest tą częścią kory mózgowej, która wykazuje zmniejszoną aktywność. Będę o tym mówić tutaj właśnie, żeby nie robić takich wielokrotnych modeli z dwóch stron. Ja uprościłem, ale będę bardzo starał się być precyzyjny w tym, o której części kory mózgowej mówię. Czy o tej, którą widzimy tutaj, czy o tej, która leży po drugiej stronie na zewnątrz naszego mózgu. I tutaj ta czerwona kropka dotyczy tej części położonej na zewnątrz naszego mózgu, czyli bocznej kory przedczołowej. Mam tutaj też model, więc pokażę to tak, żeby to było coś, co stanie się dla nas wszystkich może bardziej zrozumiałe niż te słowa, które użyłem. Otóż patrzymy teraz na mózg z boku, czy też odwrócę go tak, żeby on był zorientowany tak jak ten model za mną. Patrzymy na nasz mózg z boku i tutaj mamy korę przedczołową, tutaj właśnie. Właśnie to są te warstwy boczne tej kory przedczołowej. I one są głównie właśnie związane z tą racjonalnością, tą kontrolą. Jest to taki krytykant, który krytykuje to wszystko, co powstaje w głębi naszego mózgu, czyli może poddać to pewnej takiej analizie racjonalnej, zdroworozsądkowej, gdzie my możemy ocenić jakby tak na chłodno, można powiedzieć, to, co powstaje w głębi naszego mózgu, co z oczywistych powodów jest zawsze mocno nacechowane tymi emocjami, które właśnie tam w głębi naszego mózgu przy udziale tych struktur tutaj powstają. Natomiast teraz otworzę ten mózg na pół, przetnę go wzdłuż tej krawędzi, którą tu widzimy, która dzieli te dwie półkule i jak popatrzymy sobie do wnętrza tego mózgu, to właśnie widzimy mniej więcej ten kształt, który tutaj jest, przy czym, tak jak mówiłem wcześniej, nie wszystkie struktury są naprawdę widoczne, kiedy przetniemy mózg na pół, dlatego że one znajdują się na różnych głębokościach tego tworu, tej półkuli, która nie jest płaska oczywiście, tylko jest trójwymiarowa. Niemniej jednak ta kora przedczołowa, którą mamy tutaj, jest tą korą przedczołową, która jest widoczna na tym obrazku i ta kora pełni funkcje bardziej automatyczne, związana jest z takim nieświadomym przetwarzaniem informacji, związana jest z analizą tej sytuacji, która ma miejsce pod kątem emocji, które tę sytuację nam zabarwiają i w pewnym sensie ukierunkowują działanie tej kory tutaj leżącej w głębi naszego mózgu, która zaczyna tworzyć taką jakby najbardziej oczywistą procedurę, którą chce wdrożyć w życie. Ale tak jak mówiłem wcześniej, nad tym, czy my tą procedurę wdrożymy w życie, czuwa ta
zewnętrzna część naszej kory mózgowej, czyli ta boczna część, która ma prawo powiedzieć weto. Ma prawo stwierdzić, że nie podoba jej się ta procedura, która jest, można powiedzieć, proponowana przy udziale tej części przyśrodkowej kory wraz z układem emocjonalnym, tylko przynajmniej w założeniu nasza boczna kora, ten zdrowy rozsądek, ten chłód jest w stanie stwierdzić, że nie, nie robimy tak, jak wy proponujecie, zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej, czyli zrobimy coś niezgodnie z jakimiś wyuczonymi zachowaniami czy wrodzonymi, nie na zasadzie, że emocje będą nam mówić, co mamy robić, tylko ocenimy to w sposób zdroworozsądkowy i decyzja, którą podejmiemy, będzie decyzją, która będzie oparta właśnie na tym rozumie. Tak w skrócie. No i teraz wracając do tego naszego modelu, bo to nie koniec tych zaburzeń, nie koniec niestety tego, co się dzieje złego w czasie depresji w mózgu, bo oprócz tego, co dotyczy tych bardziej takich zaawansowanych części naszego mózgu, czyli kory mózgowej, układu emocjonalnego, również zmiany dotyczą pnia mózgu, czyli części, którą widzimy tutaj, to jest pień mózgu. Ten pień mózgu tutaj również jest nieprawidłowo działający. I te nieprawidłowości, które są związane z tym pniem mózgu, nie są czymś takim, co można by było powiedzieć, że możemy machnąć za to ręką, bo to jakiś pień mózgu, czyli to jest coś tak pierwotnego, że w ogóle to nie, to może, możemy to w ogóle, brzydko mówiąc, olać, dlatego że to, co to ma wspólnego z nami, ludźmi, którzy są obdarzeni wielką korą mózgową i co temu pniowi mózgu do jakiejś kory mózgowej. Niech on się zajmuje regulacją funkcji układu pokarmowego, żebyśmy mogli, nie musieli myśleć nad trawieniem i robieniem siku i te sprawy. Natomiast co on ma do tej kory mózgowej czy do reszty mózgu, jakiś tam durny pień mózgu. No więc okazuje się w praktyce, że pień mózgu jest na tyle ważny, nie tylko w regulacji robienia kupy i siku, ale jest przede wszystkim ważny w tym, żeby te części, które są ponad nim, działały w sposób prawidłowy. Czyli jakby wtedy, kiedy pień tego drzewa, tak narysowałem specjalnie te kolory jak drzewo, skoro to pień, no to musi być brązowy, a kora, czyli korona musi być zielona, choć oczywiście to nie są naturalne kolory naszego mózgu, ale można powiedzieć, że ta korona, czyli te liście, czyli to wszystko piękne w naszym mózgu, z czym się szczycimy, czyli ta kora mózgowa, nie byłaby w stanie działać prawidłowo, gdyby nie pień, który dostarcza jej odpowiedniego, można powiedzieć, pobudzenia, co jest podstawową funkcją tego pnia mózgu, ale również reguluje to pobudzenie, czy też można powiedzieć bardziej precyzyjnie, reguluje różnego rodzaju procesy, które zachodzą zarówno w korze mózgowej, ale także w tych strukturach leżących ponad pniem mózgu, ale pod korą mózgową, czyli pień mózgu reguluje także aktywność układu emocjonalnego oraz tego układu, który mówiłem, że jest starterem tych różnego rodzaju procedur, które są wrodzone lub wyuczone, które przechowujemy w naszym mózgu. No więc od prawidłowego działania pnia mózgu zależy to, jak funkcjonują te struktury, które są położone wyżej, czyli układ emocjonalny oraz kora mózgowa. No i teraz, jeśli chodzi o te struktury pnia mózgu, no to ja tutaj zaznaczyłem takie trzy miejsca, które właśnie są związane z nieprawidłowym, czy też nieprawidłowo działają wtedy, kiedy mamy do czynienia z depresją. I pierwsza taka struktura to jest struktura, która wykazuje zbyt małą aktywność, które, właśnie to jest kilka struktur, które nazywają się jądrami szwu. Te jądra szwu są neuronami, skupiskami neuronów, które produkują serotoninę. Serotoninę, czyli transmitter, który ma bardzo ważne funkcje regulatorowe. I mówiąc tak w skrócie, bo zaraz jeszcze to rozwinę, on odpowiedzialny jest za właśnie ten transmitter, jest odpowiedzialny za regulację zarówno układu emocjonalnego, jak i kory mózgowej, czyli wszystkiego tego, co jest niezwykle ważne i co kształtuje nasze zachowania i nasze emocje, odczucia, te wszystko, co dzieje się w naszej psychice. Ja przepraszam, będę niespecjalnie, jestem dzisiaj przygotowany pod względem fizjologicznym, dlatego że moje ciało się rozchorowało, więc ja mogę właśnie zakłócać ten wykład jakimiś swoimi odruchami, zresztą z pnia mózgu generowanymi, czyli kaszlem lub kichaniem. Więc wybaczcie z góry od razu za te różnego rodzaju hałasy, które się będą pojawiały. Dobra, ale wracając do tego naszego pnia, więc tutaj obok, niedaleko całkiem leży struktura, która nosi nazwę brzuszne pole nakrywki. No i to brzuszne pole nakrywki jest początkiem pewnego układu w naszym mózgu, który nosi nazwę układu nagrody,
który, jak nazwa wskazuje, jest związany z nagrodą, z oczekiwaniem nagrody, z odczuwaniem nagrody, czyli pełni funkcję układu motywacyjnego, ale także tego, który pozwala nam poczuć przyjemność. Poczuć i nie poczuć, dlatego że ta nagroda ma charakter zarówno świadomy, ale też ma charakter nieświadomy. I tak naprawdę ta nieświadoma część tej nagrody, czyli tej przyjemności, której nie jesteśmy w stanie poczuć, ma ogromne znaczenie dla naszego mózgu, między innymi właśnie w utrwalaniu tych wszystkiego rodzaju procedur, które się tworzą w naszym mózgu. Ale i on też działa nieprawidłowo. On, czyli ten brzuszny pol nakrywki, ona działa nieprawidłowo, ta struktura, czyli brzuszne pole nakrywki. No i trzecia struktura, która działa też nieprawidłowo, która wykazuje takie generalnie zmniejszoną aktywność, to jest struktura, która nosi nazwę miejsca sinawego, które dla zmyłki jest zielone, dlatego że jest zielone, dlatego że ma taką funkcję pobudzającą w naszym mózgu. To miejsce sinawe jest strukturą, w której produkowana jest noradrenalina. W tych neuronach produkowana jest noradrenalina i wydzielana w całym naszym mózgu jest czymś, co powoduje pobudzenie, nasilenie różnego rodzaju procesów. W większości przypadków ta noradrenalina aktywuje różnego rodzaju procesy zachodzące zarówno w układzie emocjonalnym, jak i w naszej korze mózgowej. I ona wykazuje również generalnie zmniejszoną aktywność, chociaż czasem mogą pojawiać się epizody zwiększonej aktywności tej struktury w czasie, kiedy ktoś cierpi na depresję, ale generalnie jest ona obniżona. No i teraz moglibyśmy tutaj jeszcze kilka różnych rzeczy dodatkowo dołożyć do tego, które by nam jeszcze bardziej pogłębiły ten obraz, pogłębiły w tym sensie, że naszą wiedzę na temat tego, co się dzieje w mózgu osoby, która cierpi na depresję, to ja tam będę jeszcze miał okazję powiedzieć o paru rzeczach po drodze. Natomiast jakby to jest coś, co jest kluczem do zrozumienia tego podłoża depresji, do zrozumienia tego, co się dzieje w mózgu osoby, która cierpi na depresję i podłożem, podstawą do tego, żeby móc jakby połączyć ze sobą objawy, które występują w psychice, które widoczne są w zachowaniu takiej osoby cierpiącej na depresję, a tym, co się dzieje w jej mózgu. Więc jakby to jest najważniejsza rzecz. Jeżeli to będziemy wiedzieć, to w pełni będziemy w stanie zrozumieć, na czym polega istota tego zaburzenia. No i teraz tak, wiemy, co działa nie tak, wiemy, co działa za mocno i to tak naprawdę jest jakby punktem wyjścia do dalszej części tego naszego wykładu, czyli do tego, żeby powiązać te zmiany z tym, jakby coś właśnie dzieje się w psychice takiej osoby. No i teraz zacznijmy jakby od pierwszej z tych rzeczy, czyli na przykład od tego, co jest nadaktywne. Tak być może będzie najbardziej logicznie, jeśli chodzi o tą historię. Więc zacznijmy od tego ciała migdałowatego, które jest nadaktywne, które, przypomnę, jest generatorem emocji, czyli na podstawie tego, co postrzegamy zmysłami lub tego, co się maluje w naszych myślach, czyli tych wyobraźni na przykład, jest to coś, co nadaje temu właśnie obrazowi rzeczywistości, realnemu bądź temu wykreowanemu, nadaje emocje, nadaje znak emocjonalny, tworzy emocje. I teraz te emocje, które się tworzą na podstawie tego, co mówiłem wcześniej, co dociera do tego układu emocjonalnego z tej kory, która zajmuje się zmysłami, zajmuje się percepcją, to ciało migdałowate tworzy tą emocję, która po pierwsze mówi tej korze tutaj leżącej wewnątrz naszego mózgu, czyli tej części przyśrodkowej kory przedczołowej, mówi, że jaki jest problem, to znaczy jakie jest wyzwanie, które staje przed nami jako przed organizmem. Czyli ta emocja niesie w sobie pewnego rodzaju ładunek, taki napędowy, czyli jest czymś, co pozwala na to, żeby ukierunkować proces analizy, który odbywa się w tej korze przedczołowej, właśnie na to coś, co jest źródłem tej emocji. Czyli wtedy, kiedy tworzą się emocje, które możemy powiedzieć, że mają znak pozytywny, czyli są takimi emocjami, które nas popychają do tego, żeby wejść w kontakt z czymś, co wydaje się przyjemne,
czyli kiedy czujemy podniecenie, kiedy czujemy jakąś tam zachętę do zdobycia czegoś, coś wydaje się smaczne, coś wydaje się miłe i tak dalej, ludzie na przykład, wtedy jakby ta emocja, ten pozytywny znak emocjonalny jest czymś, co zaczyna być podstawą analizy w kierunku zachowania, które nazywamy ładnie apetytywnym, czyli takim, który jest skierowany na kontakt z tym czymś, co właśnie ładnie wygląda. Tak ładnie wygląda, oczywiście mówię w cudzysłowie, czyli jest odbierany przez nasz układ emocjonalny jako coś fajnego, coś pozytywnego. Natomiast kiedy to ciało migdałowate tworzy emocję, która ma ten ujemny znak, czyli jest czymś nieprzyjemnym, to ta nieprzyjemna emocja jest czymś, co zaczyna aktywować tą korę przedczołową i ukierunkowuje jej analizę właśnie na ten bodziec, na tą rzecz, która jest źródłem tej nieprzyjemnej emocji, jakby i ta analiza idzie w stronę tego, żeby unikać tego czegoś, co jest nieprzyjemne, lub też wręcz uciekać od tego czegoś, co jest nieprzyjemne. Więc mówiąc wprost, ta emocja tworząc się, nadając ten znak emocjonalny temu czemuś, co postrzegamy, jest czymś, co powoduje, że ta kora przyśrodkowa, ta kora przedczołowa w tej części przyśrodkowej zaczyna procedurę, która jest po prostu uruchamiana pod wpływem tej emocji. No i tutaj jakby z pamięci zaczynają napływać różnego rodzaju informacje, które pozwalają, można powiedzieć, skojarzyć te wszystkie elementy tej całej sytuacji, co one oznaczają jako całość i na podstawie tego całego złożonego, powiedzmy napływającego różnego rodzaju skojarzeń tworzy się pewnego rodzaju plan działania tutaj w tej części przyśrodkowej, pewien plan na procedurę, którą warto wdrożyć w życie, która jest wdrażana. No i teraz jak można by się domyśleć, jak wiemy, tyle co wiemy o depresji, to, że to ciało migdałowate, będąc nadaktywne u osób, które cierpią na depresję, powoduje powstanie bardzo silnych emocji, które mają ten ujemny znak emocjonalny. Czyli gdybyśmy chcieli to wszystko, powiedzmy, streścić w jednym zdaniu, jest powodem tego takiego nadmiernego smutku, który towarzyszy takiej osobie, który to smutek zabarwia tej osobie, tą rzeczywistość, która go otacza, jest czymś, co towarzyszy temu komuś w znacznym, jakby w dużym wymiarze czasu, czyli jakby przez większość czasu nadaktywne ciało migdałowate powoduje, że ten świat temu komuś, kto jest chory, wydaje się być światem, który jest nieprzyjemny. Nieprzyjemny, bo dominuje ten ujemny znak emocjonalny z powodu nadaktywności tego ciała migdałowatego. Mówiąc ściśle, to ciało migdałowate jest nadaktywne w odpowiedzi szczególnie na bodźce, które właśnie mają charakter awersyjny, czyli na bodźce nieprzyjemne. To znaczy nie ma takiej jakby w drugą stronę również nadaktywności na bodźce przyjemne, tylko tam jest obniżona aktywność. Natomiast podwyższona aktywność jest na te bodźce nieprzyjemne, te awersyjne, co powoduje, że to nadaktywne ciało migdałowate jest związane właśnie z generowaniem tych nieprzyjemnych emocji, które możemy ogólnie nazwać w uproszczeniu pewnym smutkiem, który towarzyszy, który te nieprzyjemne emocje tak, a nie inaczej zabarwiają osobie chorej tę sytuację, w każdą sytuację, w której się znajduje, czy też po prostu całokształt tego wszystkiego, co ją dotyczy, co ją otacza, co się dzieje wokół niej. Więc to jest źródło tych nieprzyjemnych emocji, to ciało migdałowate. No i tak jak mówiłem wcześniej, tą prawą ręką tego ciała migdałowatego jest podwzgórze, które zaczyna jakby pod dyktando tych powstających emocji generować reakcję stresową. Tą stresową reakcję, która jakby w założeniu, wtedy kiedy stres ma charakter krótkotrwały, nie jest zbyt silny ten stres, to ten stres jest reakcją, która działa w sposób poprawny. Tak jak trzeba, jest adaptacyjną reakcją, która pozwala nam wznieść się na wyżyny, czyli wbić się do takiego poziomu aktywności i wszystkiego tego, co jest nam potrzebne, żeby sprostać temu wyzwaniu, które przed nami stanęło. Temu wyzwaniu, którym są te rzeczy, które wywołują zarówno te pozytywne emocje, jak i te negatywne emocje. W sensie ten znak o znaku pozytywnym lub znaku negatywnym, bo za każdym razem tworzy się ta reakcja, bo ona jest po prostu reakcją, która pozwala nam aktywować nasze ciało oraz aktywować nasz mózg do tego, żeby sprostać temu czemuś, co jest ważne, a to, że jest coś ważnego, mówią nam o tym te emocje. No więc to jest jakby w założeniu dobra reakcja, ale ponieważ ciało migdałowate jest nadreaktywne, to z tego powodu również to podwzgórze jest nadreaktywne na te bodźce,
o tym negatywnym zabarwieniu, o te bodźce awersyjne, one powodują powstanie jakby w naturalny sposób silnej reakcji stresowej, która oczywiście pogłębia to odczucie tego smutku, tych nieprzyjemnych emocji. Ten stres jest czymś, co powoduje, że ten ktoś to czuje wyraźniej. Jest czymś, co odczuwalne, co powoduje właśnie, że te emocje są znacznie wyraźniejsze i przez ten stres są jakby trudniejsze do tego, żeby je znieść, tak mówiąc wprost, żeby jakoś sobie, nie pozwalają na to, żeby o nich zapomnieć przez ten stres. Zaraz powiem dlaczego. Jest to coś, co towarzyszy temu komuś i trudne jest do tego, żeby się tego pozbyć, żeby przestać nawet o tym myśleć, żeby odwrócić od tego uwagę. No i teraz dochodzimy do czegoś, co jest właśnie związane z tymi dwiema strukturami, w ogóle generalnie z układem emocjonalnym, a mianowicie one są naturalnym, ten układ emocjonalny jest w naszym mózgu takim naturalnym układem, który powoduje automatyczne zwrócenie naszej uwagi, tej świadomości na rzeczy, które wzbudzają w nas emocje. Czyli jakby emocja jest sygnałem, że coś jest ważne, a tym samym ten układ, który tworzy emocje, jest jednocześnie układem, który każe nam świadomie postrzec, dostrzec coś, co jest ważne dla tego układu emocjonalnego. Niekoniecznie dla nas w tej naszej świadomości, w naszej racjonalności, ale jest to coś ważnego dla tego naszego układu emocjonalnego. I on, bezczelny typ, każe nam na to patrzeć. Każe nam to postrzegać, każe nam to widzieć, każe nam się na tym skupić, każe nam to przetwarzać w sposób aktywny, również w naszej świadomości. Mało tego, że on to przetwarza, jeszcze każe temu systemowi świadomemu również zająć się tą sprawą. Oczywiście to wszystko jest dobre, dlatego że dzięki temu, że ta świadomość jest zwrócona, uwaga tej świadomości na to coś, co wzbudza aktywność układu emocjonalnego, my w ogóle mamy możliwość na to, żeby móc racjonalnie ocenić tę rzeczywistość, która nas otacza, która jest ważna dla układu emocjonalnego i wobec której ten układ emocjonalny razem z tymi przyśrodkowymi częściami kory mózgowej przygotowuje procedurę. Czyli gdyby nie to zwrócenie naszej uwagi na to, co się dzieje wokół nas, to byśmy nie byli nawet świadomi tego, że te struktury wewnętrzne naszego mózgu już przygotowują procedurę. Więc ta świadomość jest ważna, żeby w ogóle móc zacząć ewentualnie to kontrolować, żeby móc podejść do tego inaczej, czyli zdroworozsądkowo, czyli żeby móc przejąć kontrolę nad tym zachowaniem, które będziemy przejawiać, a nie być tylko biernym widzem własnego zachowania, bo też tak mogłoby być. No i teraz, jak to się dzieje? Otóż to ciało migdałowate z tym podwzgórzem wpływają na taką część naszej kory mózgowej, która nosi nazwę zakrętu obręczy, który tutaj jest taki trochę pokolorowany, bo nie, jest taki zielono-czerwony na tym rysunku, jeżeli to w ogóle dobrze widzicie. Każda się odznacza się od pozostałych części kory mózgowej, podobnie zresztą jak hipokamp, dlatego że to jest taka część kory mózgowej, która jest korą mózgową, ale jednocześnie jest ważną częścią tegoż układu emocjonalnego z tego powodu, że bardzo mocno z tym układem emocjonalnym współpracuje. I jednym z elementów tej współpracy jest właśnie to, że ta struktura uczestniczy w tym, żeby zwrócić uwagę tej bocznej części kory mózgowej, czyli temu świadomemu procesowi, na to, co się dzieje i co nas poruszyło. I ten właśnie zakręt obręczy, tam nie będę robił dziury na drugą stronę, ale on jest czymś, co tam wpływa na tamtą boczną część tej kory przedczołowej i mówi: słuchaj, stara, jest taka sprawa, że coś ważnego się tu dzieje, więc łaskawie weź się pochyl nad tym w tym swoim świadomym procesie, rusz się i weź to oceń swoim okiem chłodnym, racjonalnym, skoro jesteś taka mądra. No więc tak to mniej więcej wygląda, choć oczywiście te słowa tam nie są używane. Jak się domyślamy, po prostu jest alarm wszczęty, kora, uwaga, jest coś ważnego. To może być coś dobrego, może być coś złego oczywiście, więc jakby to działa w dwie strony, ale w przypadku osoby cierpiącej na depresję, ta nadaktywne ciało migdałowate wraz z tym nadaktywnym podwzgórzem są powodem tego, że ta uwaga, czyli ta świadomość tej osoby cierpiącej na depresję jest ciągle jakby zwrócona w kierunku tych negatywnych emocji, tych nieprzyjemnych emocji, tego negatywnego zabarwienia tej rzeczywistości, więc to ciągle krąży w czyimś umyśle, w tej czyjejś świadomości i ta nadaktywność nie pozwala tak naprawdę, albo jest to bardzo utrudnione, żeby móc odwrócić tą uwagę od tego smutku, od tego nastawienia negatywnego wobec rzeczywistości, która jest dyktowana aktywnością tego, tą nadaktywnością tego układu emocjonalnego. No i podwzgórze, tak jak mówiłem wcześniej, tworzy ten silny stres. Ten stres powoduje, że my jesteśmy zaktywowani,
Zaraz powiem, jak to się dzieje. Jesteśmy zaktywowani, co ma swoje dobre strony wtedy, kiedy stres ma charakter adaptacyjny. Natomiast w przypadku, kiedy mamy do czynienia z zaburzeniem takim afektywnym, to ten silny stres oczywiście powoduje, że te silne emocje są silnie odczuwane, jakby mocno angażują tą osobę, ona jest mocno nad nimi skupiona i trudno jest jej zacząć jakby odwrócić tą uwagę na coś innego, tak żeby móc ochłonąć, mówiąc wprost, móc jakby dać sobie troszkę wytchnienia w tym smutku czy w innych negatywnych, nieprzyjemnych emocjach, które ta osoba odczuwa. No i teraz do tego wszystkiego możemy tutaj sobie włączyć tą naszą korę przedczołową w tej bocznej części, czyli w tej po tej drugiej stronie, czego wy nie widzicie. Ta boczna kora jest słaba, tak jak mówiłem, stąd ta czerwona kropka, która dotyczy tej zewnętrznej części kory mózgowej. I teraz ta boczna kora jest słaba w tym znaczeniu, że ona nie jest w stanie jakby być przeciwwagą dla tych systemów, które znajdują się w tych częściach w głębi naszego mózgu, w tych częściach przyśrodkowych, które nadają w ten sposób ton temu wszystkiemu, co dzieje się w naszym mózgu, w naszej świadomości i, co zaraz powiemy, co będzie działo się również w zachowaniu takiej osoby. Czyli można powiedzieć, że w normalnych warunkach, czyli wtedy, kiedy wszystko w mózgu działa prawidłowo, my mamy wszystkie emocje, które zwracają naszą uwagę, które jakby prowokują nas do tej nieświadomej obróbki tych informacji, tak, że jakby jesteśmy gotowi na to, żeby podążać za głosem tych emocji, ale jednocześnie mamy też zachowany ten głos zdrowego rozsądku. On jest wystarczająco głośny w naszych mózgach osób zdrowych, żebyśmy byli w stanie złapać równowagę pomiędzy tym, co mówią nam emocje, a tym, co mówi nam ten zdrowy rozsądek. Czasem słuchamy emocji, czasem jednak postępujemy zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Nie ma takiego jakby przesunięcia tego w którąś stronę jakoś nadmiernie. I to jest coś, co jest możliwe tylko wtedy, kiedy ta boczna kora przedczołowa działa w sposób prawidłowy, a ona u osób, które cierpią na depresję, działa w sposób nieprawidłowy. Działa zbyt słabo, jej aktywność jest za mała, a więc jej moc jest za mała. Ta zbyt mała aktywność nie jest w stanie stanowić tą właśnie tej realnej przeciwwagi dla tych systemów, które znajdują się w tej części przyśrodkowej. Czyli ta boczna kora, czyli jak to narysuję tak z góry jakby, ona nie jest w stanie kontrolować tego układu emocjonalnego, czyli nie jest w stanie powiedzieć temu ciału migdałowatemu, weź się ogarnij, weź się przyhamuj, koleś, nie bądź taki hop do przodu, bo my tutaj patrząc na to chłodnym okiem stwierdzamy, że trochę jest przesadnie, przesadnie alarmujesz, przesadnie tworzysz tą emocję, nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać w tym pierwszym momencie, bo ten pierwszy moment dla każdego z nas jest zawsze momentem, kiedy wszystko wydaje się straszne. Natomiast po chwili, kiedy nasza kora, ta przedczołowa, ta boczna, uzyska odpowiednią aktywność, to my nagle widzimy sytuację chłodnym okiem, możemy ją ocenić racjonalnie i stwierdzamy, że no, wyglądało to strasznie, ale w gruncie rzeczy jest to do ogarnięcia. Tak się dzieje, kiedy jest wszystko dobrze. Natomiast jak kora boczna działa nieprawidłowo, to nie ma tego momentu, w którym następuje pewnego rodzaju uspokojenie, opanowanie się w tym działaniu, czyli jakby ta kora boczna nie daje temu komuś tego spokoju, który pozwala na to, żeby odłożyć jakby procedury, te, które proponuje układ emocjonalny na spółkę z tą przyśrodkową korą, na bok. Poczekajcie chwilę, pomyślimy nad alternatywą, która będzie zracjonalizowana, przynajmniej weźmie pod uwagę te chłodne argumenty logiczne i wtedy coś postanowimy razem, powiedzmy. Tego nie ma, czyli ta słaba kora powoduje, że zachowanie osób takich, które cierpią na depresję, będzie zachowaniem, które jest wynikiem analiz, które dokonuje układ emocjonalny wraz z tą automatyczną, nieświadomie działającą tą przyśrodkową częścią kory, które przygotowują procedury właśnie w oparciu o to, co stwierdził układ emocjonalny, który, przypomnę, jest nadwrażliwy na awersyjne bodźce. Stąd zachowanie takiej osoby cierpiącej na depresję ma charakter głównie zachowań awersyjnych, czyli związanych z unikaniem, z ucieczką. Taka osoba nie podejmuje wyzwań polegających na tym, że chce coś zdobywać. Ona raczej stara się przetrwać. Jakkolwiek to też oczywiście może być trudne i niewykonalne, ponieważ jakby u tej osoby dominują jednak te reakcje, które no, oparte są na tych nieprzyjemnych emocjach, czyli one z założenia nie mogą być takie, które prowadzić mają do zdobycia przyjemności,
tylko one są czymś, co ten, tym, czym ten ktoś próbuje chronić się przed zagrożeniem, ale ponieważ nie używa do tego kory przedczołowej, tej bocznej, tak jak mógłby to robić, no to te zachowania zawsze mają charakter bardziej chaotyczny, czasem wręcz paniczny, ale generalnie są czymś, co nie jest w pełni racjonalne. Jest czymś, co jest wyłącznie w skrajności dyktowane emocjami, a oczywiście w zależności od głębokości tego zaburzenia, to coraz mniej, im bardziej głębokie jest zaburzenie, uczestniczy w tych decyzjach, ta boczna kora, czyli ta racjonalność, kontrola znika w miarę postępu tej choroby, czyli ta strzałka, którą tutaj narysowałem, która prowadzi do hamowania tego zachowania, jest czymś coraz słabiej działającym, aż w którymś momencie ten układ emocjonalny wygrywa. Wygrywa w tym znaczeniu, że staje się wyłącznym dyktatorem tego, jak ten mózg jako całość widzi sytuację, a widzi ją źle, bo ta nadaktywność w ten sposób do tego prowadzi. I teraz w jaki sposób bezpośrednio może ten układ emocjonalny lub pośrednio wraz z tą przyśrodkową częścią kory, w jaki sposób tworzy te procedury oparte na tych nieprzyjemnych emocjach? Otóż obydwie te części, zarówno kora przedczołowa, jak i to ciało migdałowate, mają wpływ na ten starter tych procedur. Bezpośredni wpływ, który nie musi być wpływem, który jakby podlega ocenie przez tą boczną część kory, czyli leżącą z tamtej strony. Ona nie musi być tym, który przyklepie, która przyklepie tą decyzję. Tylko tak naprawdę zawsze tak jest, u każdego z nas tak jest. W zdrowym mózgu działającym prawidłowo też tak jest, że tak długo jak boczna kora, czyli ten rozsądek nie protestuje, to te dwie części po prostu razem podejmują za nas decyzje. Stąd nasze decyzje nie wszystkie w naszym życiu są przemyślane, nie są wszystkie kontrolowane w sposób świadomy, tylko są pewnym większym bądź mniejszym automatyzmem, które odbywają się przy mniejszym bądź większym udziale naszej woli i świadomości, ale one najczęściej oczywiście te automatyzmy dotyczą typowych sytuacji, w których bywamy najczęściej, bo wtedy właśnie wykorzystując te wrodzone lub wyuczone zachowania jest bardzo łatwo taką procedurę wdrożyć w życie. Gorzej jak się znajdujemy w nowych sytuacjach, wtedy oczywiście one nie mają pomysłu, więc albo pojadą jakimś wrodzonym standardem, który może się okazać beznadziejny, albo właśnie będą musieli liczyć na pomoc tej bocznej kory, o ile ona będzie miała ochotę się włączyć, to się włączy. Może się nie włączyć, bo jak ktoś na przykład jest po alkoholu, to wtedy ta boczna kora mówi, że ona dzisiaj to nie bardzo. I wtedy też się zachowujemy tak właśnie bardziej w sposób taki wrodzony, instynktowny lub za pomocą wyuczonych wzorców działamy, bo właśnie ta boczna kora, ona właśnie jest niedysponowana. Nie tylko ona zresztą, ale po niej to akurat najlepiej widać, że jest niedysponowana. No dobra, ale wracając, więc oni mają bezpośredni wpływ, oni, na te struktury oczywiście, mają bezpośredni wpływ na to prążkowie, które startuje te procedury. No i teraz jeżeli weźmiemy do tego tą bierność, tą słabość tej bocznej kory, to ona nie ma możliwości tak naprawdę w ogóle oceny nawet tych procedur, które są wdrażane w życie. Normalnie ona mogłaby, ponieważ dostaje, nie będę pokazywał całej drogi, to jest skomplikowane, ale ona dostaje cynk o tym, że ta procedura jest gotowa do wdrożenia, dostaje taki cynk, to trafia do naszej świadomości i mamy trochę czasu, nie za dużo, ale mamy trochę czasu, żeby się ocknąć i właśnie włączyć tą świadomość i szybko ocenić, czy to jest w porządku, to co oni proponują ci na dole, czy to jest coś, co jednak wymaga korekty. I w momencie, kiedy my odczuwamy, że coś jest nie tak z tym, na co mamy ochotę, bo tak to mniej więcej czujemy, to wówczas ta boczna kora, czyli z tamtej strony, ona tutaj może wyhamować tą procedurę, czyli zahamować ten starter i wtedy nie ma. Możemy coś czuć, możemy mieć na coś ochotę, ale tego możemy nie robić. Ale pod warunkiem, że ta boczna kora działa tak jak trzeba. Natomiast ona jest słaba w depresji. Słaba jest, słabo aktywna, słabo działa. Stąd też nie tylko ma kłopot z kontrolą nad emocjami, które wyłażą spod kontroli kompletnie, ale ona również ma kłopot z tym, żeby kontrolować to zachowanie. I ten ktoś, kto jest chory, wie, jak już w końcu, bo ta kora nie jest całkowicie wyłączona, ta boczna. Natomiast jest słaba. Czyli na czym polega ta słabość? Słabość na przykład może polegać na tym, że ona, kiedy ma chwilę czasu, racjonalnie patrzy na swoje zachowanie, kiedy nie działa akurat w danym momencie i myśli sobie, że czemu ja tak się zachowałem? Czemu ja się tak zachowałem? Że to było bez sensu, nieracjonalne. Jaki jestem głupi? Jaka jestem głupia? Co ja robię w ogóle? I tak dalej. Na tyle jest ta kora aktywna, żeby to oceniać, ale nie na bieżąco, kiedy to się dzieje.
Czyli w momencie, kiedy dzieje się sytuacja, która wzbudza emocje, ta słabość tej kory wyłazi wtedy, nie pozwalając tej osobie na to, żeby w tym momencie mogła to ocenić tak racjonalnie i dojść do wniosku, że chce zrobić inaczej. Ona to może zrobić potem, kiedy ma więcej czasu, kiedy sytuacja nie jest dynamiczna, ale nie w tym momencie. Więc ona w tym momencie, kiedy coś się dzieje, działa pod dyktando emocji, ale kiedy ma trochę czasu, żeby o tym pomyśleć, to widzi jakby, że zachowuje się nie tak, jakby chciała. Co jest powodem tego, że taka osoba cierpiąca na depresję zaczyna sama siebie winić, jaka jest beznadziejna, że nie jest w stanie zrobić tego tak, jak wie, że powinna, tylko robi inaczej. Więc to jest jakby takim powodem tego, że takie osoby cierpiące na depresję mają jakby dwa razy pod górkę. Raz, kiedy to robią, to wszystko, czy też to, co czują emocjonalnie, jest jak dla nich bardzo nieprzyjemne, niekorzystne, a potem dodatkowo mają te dodatkowe, nieprzyjemne emocje pod wpływem tego, można powiedzieć, tych strzępków tej racjonalności, która przychodzi post factum, która jest powodem stwierdzenia przez nich, że samych, że zachowują się tak, nie tak, jakby chcieli. Czyli ten ktoś ma do siebie pretensje, takie wyrzuty sobie może robić w ten właśnie sposób, w tym mniej więcej mechanizmie. No dobrze, więc nie ma kontroli nad zachowaniem, w danym momencie nad emocjami słabo działa ta zdolność do kombinowania tu i teraz, co powinienem zrobić. Emocje wygrywają, to jest klucz. Emocje wygrywają i ta nadaktywność na te nieprzyjemne emocje tego układu emocjonalnego czyni z takiej osoby często, mocno, gęsto smutną, to jest dominujący stan emocjonalny i trudno jest na bieżąco, kiedy te emocje się tworzą, żeby spojrzeć na to chłodnym okiem i ocenić te emocje jako niewłaściwe i zachowania z nich płynące jako niewłaściwe. Na bieżąco jest to niemożliwe. Niemożliwe dopiero wtedy, kiedy jest tam względny spokój, ale to znowuż potem jest powodem tego bycia złym na siebie, mieć poczucie winy, że nie mam kontroli. To jest coś bardzo przykrego, co dobija te osoby pod względem takim, tego stanu psychicznego, który one odczuwają. No i teraz, skąd się bierze ta słabość tej kory? Ta słabość tej kory przedczołowej, tej bocznej, czyli tego analityka, tego chłodnego, racjonalnego typa w naszym mózgu, ona się bierze po części z tego powodu, że działa nieprawidłowo ten hipokamp, czyli ta struktura tutaj, która jest częścią kory mózgowej, która odpowiada za te procesy pamięciowe, która jest takim, można powiedzieć, bardzo ścisłym współpracownikiem tej bocznej kory przedczołowej, bo to właśnie dzięki temu hipokampowi my i tej kory, my te wszystkie procesy tak zwane poznawcze, czyli te analityczno-intelektualne, tak to ogólnie nazwijmy, możemy przeprowadzać. Jeżeli któraś z tych części działa nie tak, to wtedy te procesy nie działają tak, jak trzeba, bo można sobie to wyobrazić w ten sposób, że procesor działa super, czyli ta boczna kora, ale bez dostępu do dysku, co zapewnia po części ten hipokamp, to właściwie co to on ma obliczać, ten procesor? On jest trochę biedny, bo bez danych. No i teraz, i też nie można zapisywać tych danych, więc jakby to, co zostało obliczone, te procesy, te wszystkie analizy, które zostały dokonane, one ślad po nich ginie po nich ślad, dlatego że nie działa dobrze ten dysk. Po prostu, znaczy to jest ten, powiedzmy, ten kontroler tego dysku, bo tak możemy nazwać ten hipokamp. No więc jakby nie ma komputera bez procesora i pamięci, danych, z których można korzystać. No i ta słabość tego hipokampa związana właśnie z tą trudnością operowania dużą ilością danych, na bieżąco, zwłaszcza w dynamicznych sytuacjach, przez tą słabość tego hipokampa, ta kora też nie jest w stanie tak szybko właśnie ogarniać się w sytuacji, racjonalnie patrzeć na rzeczywistość, dlatego że po prostu nie ma dostępu do tych danych tak, jakby chciała. Również pojemność tego, co ona może naraz przetworzyć, jest ograniczona przez to. No więc to oczywiście bardzo upraszcza, jakby można powiedzieć, pogarsza jakość tej analizy, która jest dokonywana w tej korze, co sprawia, że ten ktoś się gubi po prostu. On nie jest w stanie tak na trzeźwo spojrzeć na to, co się dzieje w danym momencie, bo mu brakuje tej mocy obliczeniowej i danych do tego, żeby móc dojść do wniosku w swojej racjonalności na szybko, wtedy, kiedy coś się dzieje, że on może prawdopodobnie popełnia błąd z tym zachowaniem lub że ta emocja jest niewłaściwa, bo coś tam, ale tego coś tam nie ma. Nie ma, bo nie może być przywołane to coś do tej świadomości, do tej pamięci roboczej i sama ta pamięć robocza jest też w tym sensie ograniczona przez tą słabość tego hipokampa, no i oczywiście słabość samej kory bocznej.
No więc tak to wygląda. I teraz poza tym są oczywiście też problemy z pamięcią, czyli przypominaniem sobie pewnych rzeczy, bo ten hipokamp działa nie tak jak trzeba, więc jakby słabo koduje też te informacje, co jest powodem tego, że po prostu nie wszystko jest zapamiętane. Nie wszystko jest zapamiętane. W nocy też ten sen jest słabszej jakości, a słabszej jakości sen też powoduje to, że ten hipokamp, nawet gdyby chciał, to by nie mógł swojej roboty dobrze wykonać, czyli tę pamięć ustrukturyzować, poukładać, pouporządkować. To się dzieje w nocy, a ten sen jest znacznie pogorszony, więc jakby to się odbija również na te procesy pamięciowe, a zaburzone procesy pamięciowe odbijają się na procesach poznawczych, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, żaden proces analityczny nie istnieje bez danych, które są jego podstawą. No więc, to jakby wszystko jest ze sobą mocno, mocno powiązane w tym naszym mózgu. No i teraz jakby, co jeszcze jest, co jeszcze powoduje jedno i drugie tak naprawdę, czyli co powoduje, że układ emocjonalny i te przyśrodkowe części kory szaleją sobie, hulają w najlepsze, a ci mądrzy, racjonalni, czyli boczna kora we współpracy z hipokampem są tacy właśnie niespecjalnie aktywni, będąc powodem tej słabości tego mózgu jako całości. Otóż, tak jak mówiłem wcześniej, powodem tego jest ten pień mózgu. Jest ten pień mózgu działający niewłaściwie u osoby cierpiącej na depresję. No i teraz zacznijmy od tej serotoniny, bo ona jest, wydaje się, kluczowa. No i leki, które są podstawą tej farmakoterapii w tego typu zaburzeniach, one są lekami głównie, które, jakby można powiedzieć, wspomagają ten system serotoninowy, tą serotoninę, zwiększają jej dostępność w mózgu, albo wydłużają czas jej działania w mózgu, co pozwala na to, żeby ona lepiej oddziaływała, żeby tam się dostrajały te receptory, czyli te anteny czułe na tą serotoninę w tym mózgu. To jest bardzo złożony system transmitterowy, najbardziej chyba złożony w naszym mózgu system transmitterowy, stąd tak łatwo on jest podatny na zaburzenia. No i stąd jakby też najdłużej trwa jego dostrojenie do właściwego działania. Dlatego leki takie przeciwdepresyjne mają bardzo długą latencję, zanim zaczną dawać efekty, które są tymi pożądanymi efektami, czyli ktoś zaczyna czuć się lepiej, tak mówiąc w skrócie, bo to zajmuje po prostu temu układowi dużo czasu, wtedy kiedy ulega rozregulowaniu, żeby go przywrócić do stanu wyjściowego, powiedzmy wyjściowego, lub przynajmniej do takiego, który pozwala na to, żeby zacząć jakoś tam móc odzyskiwać kontrolę nad swoim własnym życiem. No w każdym razie tej serotoniny ten system działa nieprawidłowo. I teraz co on robi, ten system? Więc tak, w największym skrócie można powiedzieć, że jego zadaniem jest po prostu tłumić to ciało migdałowate. Tak najprościej można powiedzieć. Ta serotonina nie pozwala temu ciału migdałowatemu, żeby za mocno się wychylało. To jest tej serotoniny podstawowa funkcja. Czyli zmniejsza reaktywność tego ciała, czyli nie wszystko tego kogoś będzie ruszać, ani w jedną, ani w drugą stronę ruszać, czyli ani te dobre, ani te złe rzeczy nie będą tak mocno ruszać tego kogoś, czyli spada wrażliwość na bodźce i awersyjne, i apetytywne, ale tutaj w tym przypadku oczywiście kluczową sprawą tego braku tej serotoniny jest to, że właśnie ona jest powodem tej nadreaktywności na te bodźce awersyjne, na te bodźce nieprzyjemne, które są źródłem tego smutku i tych nieprzyjemnych emocji, które ten ktoś odczuwa. No i sama aktywność też tego ciała migdałowatego wtedy rośnie, kiedy nie ma tej serotoniny, no bo te komórki, jak już się zaktywują, ten układ jest tak skonstruowany, że to są pętle, w których krążą informacje, więc taka pętla po prostu jedzie cały czas na okrętkę i można powiedzieć, że się nakręca ta pętla. No więc te emocje mają tendencję do narastania. Jak nie są kontrolowane przez korę przedczołową, tą boczną, jak nie są kontrolowane, to się nakręcają. To się nakręcają, tak możemy sobie to wyobrazić. To coś, co może ten korkociąg zatrzymać, to jest wytworzenie jakiejś ekspresji tej emocji. Czyli jak mamy emocje, w której się nakręcamy, jak coś zrobimy, to wtedy następuje spowolnienie tej emocji, prawda? Ona słabnie, bo my coś dokonaliśmy, jakiejś tam właśnie jakiegoś działania. Tylko że w przypadku tej depresji nie jest takie proste zrobienie czegoś, co da ulgę, dlatego że ten ktoś po pierwsze może nie mieć co zrobić, nie umieć od tego uciec, tego czegoś, co powoduje ten negatywny, ten nieprzyjemny nastrój, bo cokolwiek ta osoba zrobi, jakby cały czas to jest cały czas obecne, bo ta rzeczywistość jest jakby cały czas w ten sposób postrzegana przez tego kogoś, bez względu na to, czy ktoś coś robi, czy nie, te zachowania jakby nie przynoszą
tego rezultatu przez jakby całość tych zmian w tym mózgu. No dobra, ale w każdym razie, więc ta emocja jest silna przez tę słabość tej serotoniny tutaj, a po drugie ta serotonina, co jest niezwykle ważne, ona jakby jest dlatego tak ważna i dlatego jej zaburzenia są uważane za ten główny podstawę tej choroby, tego wszystkiego, co się dzieje w tym mózgu, dlatego że ta serotonina działa też tam, w tej bocznej części, stąd ta strzałka tak wychodząca na zewnątrz, dlatego że ta serotonina pobudza tę boczną część kory przedczołowej do tych funkcji, które ona pełni, czyli ta serotonina jest potrzebna, żeby te funkcje poznawcze działały tak, jak trzeba. Mówiąc w takim największym skrócie, czyli pozwala to korze zachować kontrolę, rozumieć, co się dzieje, kontrolować, co się dzieje, planować i tak dalej, oceniać krytycznie wszystko to, co dzieje się w tych częściach przyśrodkowych. Więc ten jeden brak tej serotoniny, czy też niedomiar, bo oczywiście to nie jest do zera, ale ten niedomiar tej serotoniny powoduje dwie rzeczy, że układ emocjonalny się wymyka spod kontroli, a kora zaczyna tracić możliwość kontroli, więc ta równowaga między emocjami a zdrowym rozsądkiem zostaje zachwiana na rzecz tych emocji, które zyskują swoją masę, ciężar i tej kory, która słabnie, jeśli chodzi o jej wpływ na działanie tego mózgu, więc to oczywiście jest to, o czym mówimy sobie wcześniej, może być tego powodem. Ta serotonina ma też bardzo ważną funkcję, a mianowicie taką, że ona w dość skomplikowany sposób i nie jako jedyna oczywiście w naszym mózgu, ale ona aktywuje takie geny, które są odpowiedzialne za wzrost w naszym mózgu takich czynników wzrostowych, które odpowiedzialne są za utrzymanie neuronów w stanie, który jest najlepszy, optymalny. Czyli dbają o to, żeby neurony miały odpowiednio dużo synaps, czyli tych połączeń, żeby te funkcje, które one pełnią, były możliwie najlepiej spełniane dzięki tym czynnikom wzrostowym. I teraz u osoby, która cierpi na depresję, widać wyraźnie, że zmniejsza się ilość tych czynników wzrostowych, które są podstawą dobrego funkcjonowania neuronów, a zatem całego naszego mózgu. I to powoduje właśnie to, że ta kora może działać niewłaściwie, bo znikają połączenia między komórkami w korze, czyli tak jakby, można powiedzieć, te różne rdzenie tego procesora, te poszczególne elementy, traciły ze sobą część kontaktu, więc jakby te impulsy gdzieś tam mogą, można powiedzieć, się zgubić, tak sobie możemy to wyobrazić, mogą nie pobudzić tego, co trzeba, żeby cały proces był dokończony i taki ktoś może mieć to, jakby ten efekt jest taki, że on jakby rozpoczyna tę procedurę, ale ona się nie kończy w jego głowie. Tak jakby nie mógł jej dokończyć, jakby nie mógł obliczyć do końca, czyli na przykład zrozumieć tej sytuacji, w której jest. Jakby nie był w stanie jakby znaleźć rozwiązania w sytuacji, w której jest. Bo jakby ten proces działa niepoprawnie przez to, że te komórki się gorzej z sobą komunikują. I ta ilość połączeń spada, co jest powodem tego, co obserwuje się w depresji, czyli ta kora jest cieńsza. Jest cieńsza nie dlatego, że te komórki tam giną, tylko dlatego, że mają po prostu mniej tych rozgałęzień, które są tymi połączeniami. Więc jakby objętość wówczas całej tej kory nieco spada. To nie jest tak oczywiście, że tam nagle komuś, prawda, ten mózg się zmniejsza do jakiejś wielkości, prawda, fasolki. To tak nie jest oczywiście. Są minimalne zmiany, ale te zmiany minimalne oczywiście są znaczące dla tego naszego mózgu i tak się dzieje. To samo dotyczy tego hipokampa. Dla niego szczególnie te czynniki wzrostowe są niezwykle ważne. Bo tutaj się ciągle tworzą nowe połączenia do tych danych w tym dysku. Tu musi być dużo połączeń. No więc tak to mniej więcej wygląda. Najbardziej dostaje po tyłku ta kora przez ten brak tych czynników wzrostowych. No i właśnie to jest też powodem jej słabości. Kolejna rzecz, która się dzieje, to jest obniżenie poziomu dopaminy, która jest wytwarzana przez te komórki tego układu nagrody, czyli w tym brzusznym polu nakrywki. No i teraz zbyt mała ilość tej dopaminy powoduje, że ten ktoś po prostu ma gorszą motywację do działania nawet. To znaczy tak, jeżeli popatrzymy na różnicę, jeśli chodzi o wymagania, żeby wprowadzić w życie zachowanie, które jest wrodzone lub wyuczone, nie potrzebujemy takiej silnej motywacji, jak żeby wprowadzić w życie zachowanie, które jest na nowo wymyślone, wykreowane jako pomysł na działanie. To drugie, czyli to nowe wykreowane zachowanie, wymaga od nas pewności, że to zachowanie ma mieć szansę bycia zrealizowane i przynieść oczekiwane rezultaty. Czyli potrzebna jest do tego motywacja. I ta dopamina jest za tą motywację odpowiedzialna. Jak jej brakuje w tym mózgu, to wówczas każda nowa rzecz, która się tworzy jako pomysł, wydaje się być czymś nieatrakcyjna
czymś niewykonalnym, czymś, co traci sens, co nie ma w ogóle szans na realizację. Więc ten ktoś, nawet gdyby próbował szukać alternatyw, to mu ciężko je znaleźć. Znaczy, ciężko mu poczuć, że to może mieć w ogóle sens, że to coś da, że to przyniesie ulgę, że to rozwiąże jego problem. On nie ma tej motywacji, nie ma tej wiary w to, że to, co zrobi, w ogóle ma jakikolwiek sens. Nie ma też tej kontroli i tej wiary. Razem to wszystko oczywiście jest powodem tego poczucia beznadziei, które dotyczy tego kogoś. Ten niski poziom tej dopaminy oczywiście też obniża nastrój, rozumiany jako takie ogólne zadowolenie z życia. Bo ta dopamina jest cały czas wydzielana w pewnych ilościach, co zapewnia nam jakiś pewien poziom, pułap, ten standardowy, takiego ogólnego zadowolenia. Z życia, z siebie, ze wszystkiego tego, w czym jesteśmy. Teraz jej niski poziom sprawia, że ten ktoś czuje się zdołowany, tak? Tak można powiedzieć. Zdołowany, w sensie ten nastrój jest niższy niż powinien być. No i wszystko, co miłe się dzieje w życiu tego kogoś, przez ten niski poziom dopaminy jest niedowartościowane po prostu. Ten ktoś ma coś, co nazywamy anhedonią, czyli życie mu nie sprawia przyjemności. I rzeczy, które obiektywnie są fajne, nie sprawiają tej osobie przyjemności takiej, jak powinny, gdyby ten układ i cały ten mózg działał prawidłowo. Po prostu ktoś mógłby powiedzieć, że ta osoba nie docenia tego dobrego, co się u niej dzieje w życiu, ale ona by chciała to docenić, ale ona nie ma możliwości, bo żeby coś docenić, trzeba mieć dopaminę. Jak ktoś nie ma dopaminy, to nie może czegoś docenić. Więc to jest po prostu, się wyklucza. Nie można poczuć się przyjemnie zdrowym rozsądkiem. Trzeba to poczuć, czyli trzeba mieć tą dopaminę. No i teraz ten brak tej noradrenaliny jest powodem tego, że generalnie spada aktywność tego mózgu. Ten ktoś czuje brak energii do działania. Wszystko dzieje się wolniej. To znaczy ten jego umysł szczególnie pracuje wolniej. Ten rozsądek, ta analityczna część jego mózgu. Wszystko jakby spowalnia. Ten ktoś ma takie poczucie, jakby świat, jakby on nie nadążał za światem. Jakby, można powiedzieć, gubił się w tym świecie. Nie jest w stanie po prostu przetwarzać na czas wszystkiego, jak trzeba. Nie ma tej energii takiej, jest jakby lekko, może być, można powiedzieć, że trochę nieobecny, bo ten stan, poziom tej aktywności kory mózgowej jest odpowiedzialny za właśnie ten jakby poziom tej świadomości, poziom tego stanu czuwania, tego wzbudzenia, tej czujności, gotowości i tak dalej. To wszystko jest coś, co zawsze słabnie. Choć oczywiście w stanach silnego stresu, który może pojawiać się pod wpływem bodźców, które stresują, które wzbudzają tę aktywność układu emocjonalnego, wtedy może momentami rosnąć i to bardzo ten poziom noradrenaliny, co jest powodem tego nasilenia tych wszystkich emocji, które mają miejsce w tym momencie. I wówczas jakby to wszystko nasila. Ale w momencie, kiedy przyjdzie uspokojenie, to zamiast wrócić do poziomu wyjściowego, który daje nam możliwość czucia energii również w dobrych sytuacjach, fajnych sytuacjach życiowych, czy też bycia gotowym w ogóle na nie, tutaj ten spadek aktywności tej noradrenergicznej w tym miejscu sinawym, czyli spadek tej noradrenaliny ilości w jej mózgu, powoduje, że ta osoba jest mało co, można powiedzieć, wrażliwa na takie bodźce. Wszystko jest, działa wolniej w jej mózgu, w tym ten rozsądek, rozum, świadomość, wszystko jest tak jakby troszeczkę dalej, z daleka od tego kogoś. No i teraz można powiedzieć, że takim miejscem, ja teraz jeszcze biorę taki kawałek sobie do ręki, kawałek mózgu, który jest korą wyspy, która byłaby mniej więcej tutaj, gdyby chcieć ją pokazać, gdzie ona jest. Ona jest tak pomiędzy, w połowie drogi między tą częścią przyśrodkową, a tą boczną jest taki fragment kory wyspy. To jest taka wyspa właśnie kory gdzieś tam w oceanie innych struktur lub też istoty białej naszego mózgu. Ja już nie wchodzę w te anatomiczne rzeczy. Ta wyspa. I teraz ta wyspa jest czymś, co stoi gdzieś tak pomiędzy, jeśli chodzi o procesy w naszym mózgu, jest takim pośrednikiem między ciałem migdałowatym, zakrętem obręczy i korą. Jest po drodze ta wyspa, która jest czymś, co może u osoby cierpiącej na depresję dawać takie wrażenia fizyczne tego stanu, czy też ten stan psychiczny może odbijać się na poczuciu, jakie ten ktoś ma związane z własnym ciałem. Dlatego, że ta kora wyspy, która jest mniej więcej tutaj, jest czymś, co wytwarza emocje związane z naszym ciałem. Czyli jak nasze ciało działa w porządku, no to wtedy my się czujemy dobrze w swoim ciele, tak mówiąc najprościej. Jak ciało działa źle, w sensie fizjologia naszego ciała działa źle, to nam jest źle w swoim ciele. I począwszy od takiego czegoś, jak się przejemy i nam jest niedobrze, w tym sensie czujemy się źle, również psychicznie jest nam źle,
to, bo mamy zbyt mocno wypełniony ten żołądek i tak dalej, no to to robi wyspa, tak? A skończywszy na tym, że jak jesteśmy mega szczęśliwi, to mamy wrażenie, że wzlatujemy, prawda, pod niebo, jesteśmy leciutcy, nam jest w ogóle lekko, tak, wiecie, fizycznie nam jest lekko, czujecie to, mam nadzieję, w swoich życiach, no więc to robi wyspa. No i teraz ona, jak jest mocno pobudzana tymi negatywnymi znakami emocjonalnymi z tego ciała migdałowatego, plus tym stresem, to ona powoduje, że ten ktoś, kto cierpi, takie nieprzyjemne emocje, to się również odbija na tym, jak on się czuje w swoim ciele. No i teraz w skrajnościach, czyli przy skrajnych emocjach, to można po prostu odczuwać jako ból. Taki fizyczny ból, choć oczywiście on nie jest rzeczywisty, bo to nie jest ból, który naprawdę występuje na obwodzie w ciele, ale ta kora wyspy może dawać takie objawy somatyczne tej depresji, tego złego stanu emocjonalnego właśnie przez to, że ona jest czymś takim, co łączy ciało z umysłem, z tą naszą psychiką, z tymi emocjami, jest takim łącznikiem, takim węzłem, który, przez które przechodzą różne impulsy z różnych stron i ona właśnie może dawać ten emocjonalny aspekt związany z ciałem, ale również może dawać wrażenia cielesne, które powstają pod wpływem emocji. To jest coś, co u każdego z nas się dzieje, ale oczywiście w przypadku nasilonych tych nieprzyjemnych emocji u osoby cierpiącej na depresję, to właśnie może być powodem, począwszy od takiego poczucia bycia ciężkim, takim, że wszystko idzie tam nie tak w tym ciele, a skończywszy na takich doznaniach już, można powiedzieć, no niemalże fizycznych, jakim jest ból, choć oczywiście tutaj czuje się tylko tą fizyczną stronę tego bólu, którą ten ktoś oczywiście może sobie tam dalej wizualizować i on może go jakby naprawdę czuć, wskazywać jako miejsce, ale źródłem tego jest oczywiście ta kora wyspy, a nie tam jakieś uszkodzenie tkanek gdzieś tam w ciele. A to tak trochę na marginesie, bo to jeszcze można byłoby długo oczywiście o tym opowiadać, ale to jest taki klucz, taka podstawa, o czym mówiłem wcześniej. Powoli zbliżam się do końca, ja wiem, że przeciągnąłem, miałem mówić godzinę, a trochę już dłużej mówię, ale pomyślałem sobie, że skoro już mówię i mam gadane, to już będę dalej sobie mówić, więc jeszcze tylko powiem coś, co obiecałem, że powiem, mianowicie skąd to się bierze. Skąd tutaj takie zmiany, prawda? Bo one przecież nie mogą wziąć się znikąd. To nie jest jedna rzecz, która mogłaby, prawda, coś źle zadziałać, bo ktoś się gdzieś puknął, prawda, w lewe ucho. Tylko to jest zbyt dużo zmian, żeby można było powiedzieć, że one przez przypadek się wydarzyły, prawda? Więc to jest za duży zbieg okoliczności. Na dodatek one wszystkie są ze sobą jakby mocno powiązane. I teraz uważa się, to jest taka jakby najbardziej chyba, nie chyba, na pewno, najbardziej rozpowszechniona teoria mówiąca o tym, że depresja powstaje jako skutek chronicznego stresu, jako nakładających się kolejnych stresorów, które działają, powodując, że ten stres jako reakcja na różne rzeczy jest reakcją, która staje się bardzo silna, nie wygasa, nakładają się kolejne te jakby stresory, wywołują kolejne reakcje stresowe, co w którymś momencie powoduje zaburzenie mechanizmów kontroli nad tym stresem. No i teraz to zaburzenie tych mechanizmów kontroli dotyczy głównie, jakkolwiek to dziwnie brzmi, może się teraz wydać dziwne, a dotyczy tego hipokampa, czyli struktury, którą przedstawiałem wcześniej jako gracza zaangażowanego w procesy pamięciowe. Natomiast oprócz tego, że on zaangażowany jest w procesy pamięciowe, ten hipokamp pełni niezwykle ważną funkcję kontrolną nad tymi dwoma typami, czyli nad ciałem migdałowatym i podwzgórzem. I jak tylko on nie patrzy, ten hipokamp, to ci zaraz sobie szaleją. No i tak się dzieje. I co ciekawe, w sytuacji, kiedy stres ma ten poziom, który jest optymalny, czyli ten adaptacyjny, tak jak trzeba, to właśnie to, że to się nie wymyka spod kontroli, ale również to, że jak się kolejny wydarzy, to my nie będziemy reagować silniej na niego, tylko wręcz odwrotnie, słabiej, czyli jakby, można powiedzieć, że będziemy na to przygotowani w pewnym sensie, że coś się powtarza, coś się dzieje co jakiś czas, to to, że my zachowujemy spokój, tak długofalowy spokój w sytuacjach stresowych, które nas dotyczą ciągle, każdego dnia, ileś tam razy, to jest to zasługa tego naszego hipokampa, który robi to w tle, automatycznie. Po prostu jest jego robota, że on to robi. On dostaje cynk, że jest stres i uaktywnia mechanizmy, które pozwalają nam ten stres tłumić w danym momencie, ale także tłumić go z wyprzedzeniem na przyszłość. Ale on jest dobry tylko do pewnego momentu, kiedy ten stres nie przekracza pewnej wartości lub wtedy, kiedy nie dzieje się zbyt często. Jak się staje chroniczny ten stres, albo wystrzeli w kosmos, bo się coś skumuluje ileś tam rzeczy naraz, na przykład, to wtedy ten hipokamp po prostu się poddaje.
tak żeby nie wnikać już w mechanizmy molekularne, receptorowe, bo nie mamy na to czasu, żeby się tym zajmować, ale można powiedzieć, że on po prostu w którymś momencie no, nie ma szans. No, po prostu mówi, że no, nie da rady. No, nie zrobię niczego, nic nie mogę już zrobić. Jestem zepsuty. Nie działam. Nie działam, tak się dzieje w przypadku tego chronicznego albo ekstremalnie silnego stresu i wówczas to jest jakby początek tego dramatu. Czyli jak ten hipokamp straci tą kontrolę nad tymi dwoma, to ci dwaj stają się nadreaktywni. I właśnie to jest powodem tego, że ten stres osiąga bardzo dużą wartość ponad tą, która powinna być i to zdecydowanie, lub jest ciągły. I ten ciągły stres uszkadza te struktury tego pnia mózgu. Również to jest spowodowane tymi mechanizmami receptorowo-genetycznymi, w sensie związanymi z aktywacją genów lub też ich dezaktywacją tych genów. W tym uczestniczą i ten hormon stresowy, jakim jest kortyzol, który wszyscy znamy, prawda, którego zawsze winimy, ale to jest tak naprawdę winimy za wszystko zło w naszym ciele, ale to jest dobry chłopak, tylko wtedy, kiedy jest go mało. Jak jest go za dużo, bo jest ciągle, to wtedy z niego się robi taki zbir. No i właśnie ten kortyzol, ale nie tylko, bo też te mechanizmy tutaj związane z działaniem tego naszego mózgu, one powodują, że te struktury działają nie tak jak trzeba. To są różne mechanizmy, które je upośledzają, te struktury. No i to jest oczywiście coś, co jest na dobitkę. Czyli działa źle ten hipokamp, czyli ten pierwszy kontroler tych dwóch. Jak pień mózgu zacznie działać źle, no to wtedy to się już wszystko mocno odbija nie tylko na układzie emocjonalnym, ale także na korze mózgowej. Więc wydaje się, że źródłem tego zaburzenia, źródło jest jakby tutaj w układzie emocjonalnym, które zaczyna dotykać hipokamp i równocześnie, to się dzieje, może dziać się równolegle, dotyka pień mózgu, czego skutkiem jest potem wytwarzająca się słabość tej bocznej kory, która wraz z tym hipokampem, jako te struktury nadzorcze, poznawcze, przestają móc mieć kontrolę nad tym układem emocjonalnym, który wymykając się spod kontroli, staje się czymś, co zaczyna mieć prawie, że bezproblemowy wpływ, bezkontrolny wpływ na to, na ten starter, czy na to prążkowie i taki ktoś jest, można powiedzieć, niewolnikiem zachowań, które mają charakter wrodzony lub wyuczony, ale są reakcjami unikowymi, reakcjami ucieczkowymi, reakcjami awersyjnymi, czyli tymi, które dyktowane są tymi emocjami o tym negatywnym znaku, które są silne, które narzucają ten sposób interpretacji, więc wszystko jest smutne, nic nie jest fajne, nie ma poczucia kontroli. Jak nie ma poczucia kontroli i nie ma tej spodziewanej nagrody, to nie ma też nadziei na przyszłość. Wszystko wydaje się beznadziejne. Jest duże też poczucie winy, bo ta racjonalność działa, choć słabiej, tak jak mówiłem wcześniej, nie chcę już powtarzać tego, więc ten ktoś ma zdolność do analizy, ale ta analiza go nie doprowadza do takich wniosków, jakie chcielibyśmy, żeby ten ktoś miał, tylko do wniosków, które są dla niego czymś, co jeszcze dodatkowo jest niezwykle przykre, dołujące, tylko dorzucające do tego pieca, tego układu emocjonalnego, więc wszystko idzie w złą stronę u takiego kogoś. I wydaje mi się, że to są takie kluczowe sprawy. Ta słabość, tylko dopowiem, słabość tego hipokampa z korą też powoduje coś, co wydaje się być dla osoby niecierpiącej, nie do końca rozumiejącej to, co się dzieje u osoby chorej na depresję, może powodować to, że ta osoba nie jest w stanie nawet rozpoznać typowych sytuacji, w których wcześniej sobie radziła, których z powodzeniem wdrażała jakieś procedury, które były ok, w porządku i tak dalej. Ta słabość tych dwóch procesów, tych struktur związanych z tą kontrolą powoduje, że właśnie taka osoba może gubić się w najprostszych sytuacjach, znanych jej typowych, może odczuwać je jako nowe, jako coś, z czym się nigdy nie mierzyła, jako coś, co właśnie przez fakt, że jest nawet traktowane jako nowe, zaczyna być stresujące. No więc jakby to jest tak mocno, tak tyle jest powodów do tego, żeby czuć te nieprzyjemne emocje, że w zasadzie ciężko jest czuć cokolwiek innego. A ta racjonalność osłabiona nie pozwala na to spojrzeć chłodnym okiem, żeby móc nad tym zapanować, więc ten ktoś jest kimś, kto staje się niewolnikiem jego układu emocjonalnego, który zaczyna po prostu rządzić. Tak rządzić w sposób taki jednostronny, czyli za pomocą kija. Kija, czyli tych negatywnie zabarwionych emocji, które wywołują awersyjne reakcje i to jest jakby kwintesencja tego, co się dzieje w mózgu osoby cierpiącej na depresję. Dobra, kończę gadać.
bo tak i tak długo mówiłem, ale mam nadzieję, że nie na tyle długo, żeby Was zanudzić i nie na tyle długo, żeby zniszczyć Wasze boczne kory, które być może mają jakieś pytania, które chcielibyście mi zadać. Dziękuję bardzo i oddaję głos do studia.